uspokajające z grupy benzodiazepin mogą o 51% zwiększać ryzyko demencji, czyli otępienia, która polega m.in. na pogorszeniu pamięci. Do takich wniosków doszli badacze z Kanady i Francji, którzy opublikowali swoje obserwacje w prestiżowym czasopiśmie British Medical Journal. Wnioskiem z badań było m.in. to, że nie powinno się stosować tych leków przewlekle, ponieważ mogą prowokować zjawisko demencji. Ponadto wiadomo jest, że skuteczność terapeutyczna benzodiazepin zmniejsza się w miarę ich stosowania i mogą one prowadzić do uzależnień fizycznych i psychicznych. Długo działające leki uspokajające pogarszają także sprawność fizyczną, zwłaszcza u osób starszych, co może skutkować upadkami. W świetle tych informacji dobrą alternatywą wydają się być preparaty ziołowe, zwłaszcza te, w skład których wchodzi ekstrakt z korzenia kozuka, szyszki chmielu i ekstrakt z ziela męczennicy. Zioła mają krótki okres działania, a zatem nie powodują uzależnień. Odkrycia naukowe niosą osobom z nadwagą znakomite informacje. Otóż badacze z Uniwersytetu Waszyngtońskiego zapewniają, że długi sen sprawia, iż geny odpowiedzialne za otyłość nie uaktywniają się w takim stopniu, jak u osób, które śpią krótko. Trzeba wiedzieć o tym, że nasz materiał genetyczny jest podobny do instrumentu strunowego. Organizm wykorzystuje ten materiał w sposób selektywny. Nie uderza zawsze we wszystkie struny, a tylko w niektóre, w zależności od potrzeb. Wpływ na melodię, jaką gra nasz organizm, mają różne czynniki. Okazuje się, że oprócz prawidłowej diety jest to także długość snu. Wedle badań naukowców amerykańskich, właściwą ilością snu dla osób, które chcą się odchudzić, jest 9 godzin. Aby jeszcze poprawić nastrój odchudzającym się, pragniemy poinformować ich, iż odchudzaniu bardzo sprzyja spożycie obfitego śniadania. Najlepiej w pierwszej godzinie po obudzeniu się. Nie od dziś wiadomo, że substancje roślinne bogate w antocyjany, czyli substancje barwiące owoce i warzywa na kolor niebieski, zielony, czerwony czy fioletowy, wykazują bardzo korzystne oddziaływanie na pracę mózgu. Z prezentowanych wtedy badań wynikało, że owoc borówki czarnej i ekstrakt z niej poprawiają funkcję części mózgu odpowiedzialnej za słuch i wzrok. Jest wiele dowodów naukowych na to, że owoce jagodowe, bogate w intensywne barwniki naturalne, hamują rozwój chorób neurodegradacyjnych. Dowiedziono tego na przykład w przypadku resweratrolu, który obecny jest w czerwonym winie. Temat pozytywnego wpływu na mózg owoców jagodowych i ekstraktów z nich wykonanych zainteresował znamienite środowiska naukowe, np. Harvardską Szkołę Zdrowia. Przeprowadzono w tej placówce naukowej badania na szeroką skalę, w których udział wzięło 120 tysięcy uczestników. Konkluzją tych badań był wniosek, że ryzyko wystąpienia choroby Parkinsona u osób wzbogacających dietę o owoce jagodowe, herbatę i czerwone wino było o 40% niższe. To neuroochronne działanie substancji naturalnych jest kolejnym argumentem do rekomendowania ich spożycia osobom zagrożonym chorobą Parkinsona, Alzheimera bądź miażdżycą tętnic. Dziękujemy za uwagę. To już wszystko na dzisiaj. Zapraszamy do kolejnego wydania serwisu informacyjnego Zioła dla Zdrowia News.